Choć ostatnie tygodnie nie były dla naszej biało-czerwono-białej rodziny łatwe, to dzisiaj przekonaliśmy się, że wiara potrafi przenosić nie tylko góry, ale i stadiony. W szczególności jeśli u jej stóp zgromadziły się tysiące mieszkańców Łodzi, zdeterminowanych do walki o swój honor oraz tożsamość. Tak jak już tutaj Jacek powiedział, wczoraj na walnym zgromadzeniu ustaliliśmy pewne zasady działania wspólne. Znaczy Jacek się was pytał, czy czytacie prasę. No nie we wszystkie prasie piszą to, co tak naprawdę się wydarzy, więc bierzcie to przez dwa palce, choć teraz mówię do dziennikarzy, którzy stoją tutaj przede mną. Ale takie jest życie mediów. Tak czy inaczej, najważniejsze jest to, że się odnieśliśmy, reaktywujemy i przyszliśmy tu po to, żeby uzmysłowić władzy, że ŁKS-u się nie zaora, nie zrobi się parkingów, nie zmiecie się z powierzchni. Jakbym mógł zaprosić. No, dzisiaj mamy sesję, na sesji będziemy dyskutować m.in. o sprawach stadionów. Taką oto poprawkę ma przyjąć pan prezydent do części budżetu. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, potrzebujemy 4 dni, żeby rozpisać przetarg na budowę hali wielofunkcyjnej i boiska pełnowymiarowego z trybuną, które stanowić będzie jak gdyby zarys później dalszej części bryły stadionowej. Tak szybko jak trybuna będzie awansowała, tak szybko będą powstawały nowe stadiony. Wszystko w waszych rękach. Słuchajcie, mam do was prośbę, jako prezes stowarzyszenia, żebyście dali się wypowiedzieć pani prezydze i panu Kasprzakowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej. Jesteśmy przygotowani po pierwsze do tego, żeby w przyszłym tygodniu rozpisać przetarg na wybudowanie hali wielofunkcyjnej i pełnowymiarowego boiska razem z Trybuną Zachodnią, która będzie zarobiła jak gdyby pierwszy etap budowy stadionu. Tak szybko, jak będzie drużyna podnosiła się i wzięła po szczeblach naszej ligi, tak szybko będą powstawały nowe stadiony.